Dzień dobry Państwu. Telewizja Internetowa Niezależny Lublin. Witam Państwa. Ryszard Kołobowicz, Pani doktor Ewa Kurek. Witam Państwa, witam Panie doktorze. Mam nadzieję, że tym razem damy radę. Zaczęliśmy transmisję kilka minut temu. No i niestety przez jakąś nieuwagę. Myśmy sobie rozmawiali, Pani doktor przedstawiała to, co ma do przedstawienia, a Państwo tego żeście nie obejrzeli. Przepraszam bardzo i w związku z tym nie tracimy czasu. Przystępujemy do akcji. Dzisiaj głównym bohaterem naszego spotkania jest książę litewski, król polski Władysław Jagiełło. Pani doktor, oddaję głos. Witam Państwa. Poprzednio mówiliśmy o dynastii Andegawenów i rok 1986 to będzie rok panowania, od którego w Polsce będzie panowała dynastia Jagiellonów, ale wróćmy jeszcze do roku 1984, kiedy na króla Polski koronowana została księżniczka węgierska, późniejsza królowa święta Jadwiga. Była nazywana, była koronowana na króla polskiego. No i królowi trzeba było znaleźć męża. Były o rękę króla Polski ubiegali się Niemcy. Polacy odrzucili tę ofertę i w 1985 roku w Krakowie pojawił się Jagiełło litewski, wielki książę litewski i zaczęły się pertraktacje na temat właśnie ślubu pomiędzy księciem litewskim Jagiełłą i królem Polski, królową Jadwigą. Kim był ten Jagiełło, który potem przybierze po chrzcie imię Władysław, a Jagiełło zmienione będzie na Jagiełłę i mówimy dziś o nim Władysław Jagiełło. Jagiełło był wnukiem Giedmina, największego księcia litewskiego, i po różnych perpetiach rodzinnych, łącznie z zamordowanym swojego syna, stryja Kiejstuta, był wielkim księciem litewskim, czyli nadrzędnym księciem całej Litwie. Cóż to była za Litwa? Dziś myślimy o Litwie jako o wielkim księstewku, państewku prybałtyckim. Wtedy, w roku 1385, kiedy Jagiełło złożył ofertę, poprosił o rękę króla polskiego, Litwa to było państwo o obszarze 1 000 000 km². Proszę Państwa, czyli było ponad 4 razy większe, państwem 4 razy większym niż Polska. Litwa podbiła w dziesięcioleciach poprzednich cały szereg księstw ruskich i sięgała właściwie do, jej władza Litwy sięgała do Morza Czarnego i podchodziła pod Moskwę. Tyle tylko, że problem z Litwą był taki, że i to też wybiegam trochę do przodu, gdyby nie Unia z Polską, nie wiadomo, czy Litwini przetrwaliby jako naród, dlatego że Litwini, poganie, nie znali jeszcze wtedy pisma. Na przykład kancelarie litewskie posługiwały się cyrylicą, czyli alfabetem rosyjskim i ten rosyjski język był pełnił rolę taką, jaką w Polsce i w zachodzie Europy pełniła łacina. Ten rok 1985 jest też ważny, dlatego że podpisana została razem z ofertą ślubu, chrztu i całymi procedurami, podpisana została Unia pomiędzy Litwą a Polską, Unia w krewie, i Jagiełło zobowiązywał się wtedy do odzyskania wszystkich ziem, które Królestwo Polskie utraciło. Myśl właściwie dotyczyła głównie Pomorza Gdańskiego, dlatego że Polsce, jak wiemy, w roku 1308 Krzyżacy podstępem zajęli Gdańsk i Pomorze Gdańskie, a jednocześnie dla Polski ten Gdańsk był po prostu oknem na świat.
do portów spławiało się zboże, wysyłało, sprzedawało w głodującej już wówczas Europie, no ale żeby, ponieważ to były, tam siedzieli krzyżacy, to każdy transport trzeba było płacić słomy, to i całe komplikacje, a poza tym Pomorze Gdańskie i Gdańsk był zawsze polski. Właściwie to, co połączyło Polaków i Litwinów wtedy na następne wieki, to było zagrożenie krzyżackie, wspólne zagrożenie krzyżackie, dlatego że my od czasów, jak pamiętamy, od ostatnia bitwa z krzyżakami, to była pod Płowcami 1331 rok, czyli wtedy minęło ponad pół wieku. Kazimierz Wielki starał się z krzyżakami, krzyżaków nękać sądami, procesami, papieżem i czym się dało, do wojny jeszcze nie przystępował. Natomiast tu już pod koniec XIV wieku apetyty zakonu krzyżackiego rosły, bo trzeba pamiętać, że my patrzymy na zakon krzyżacki w takiej kategorii takiej polsko-litewskiej, ale zakon krzyżacki w Europie wtedy był właściwie miał wartość militarną najpotężniejszą w Europie. Zakon krzyżacki uchodził za niepokonany. To był jak gdyby taki uniwersytet rycerski. Ściągały do krzyżaków ściągali z całej Europy rycerze, żeby uczyć się walki, żeby uczyć się prowadzenia wojen. Oczywiście pod hasłem ochrzczenia po prostu niewiernych, ale wiadomo, o co to wszystko chodziło. Czyli można powiedzieć, że tu po raz drugi dochodzi do zbliżenia polsko-litewskiego i już tak na poważnie, dlatego że pierwsze zbliżenie to było, jeśli Państwo pamiętacie, Kazimierz Wielki, jego pierwsza żona to była Aldona, córka Giedymina właśnie, została żoną Kazimierza Wielkiego. No i w zasadzie można powiedzieć tak, przychodzi 85 rok, w 86 roku, bodajże w lutym czy marcu, Jagiełło przyjmuje chrzest i krótko potem zostaje w Krakowie koronowany na króla Polski. Najpierw pierwsze lata to Jagiełło musi po prostu porozumieć się ze swoim bratem stryjecznym Witoldem, który rości sobie pretensje do korony, wzywa na pomoc krzyżaków, żeby ratować Litwę. Także to rzeczywiście jest taki okres też dla Witolda niezbyt komfortowy, ale uspokaja wszystkie sprawy na Litwie, dochodzi do porozumienia z Witoldem. Jednocześnie Witold dostał wtedy Troki, złożył hołd Jadwidze i Jagielle, czyli ta sytuacja wewnętrzna Litwy się uspokoiła. Jednocześnie Jadwiga bodajże w 86 albo 7 roku staje na czele wojska, które odzyskuje dla Polski Ruś Halicko-Wołyńską i doprowadza do schołdowania Wołoszczyzny. Początek wieku XV to są cały czas utarczki z krzyżakami, którzy najeżdżają na polskie ziemie, najeżdżają Litwinów i w zasadzie oba państwa mają już tego serdecznie dość i takim hasłem właśnie do wybuchu wojny jest powstanie na Żmudzi. To jest część Litwy, Żmudzini powstają przeciwko krzyżakom i 6 sierpnia 1409 roku Ulrich von Jungingen wypowiada Polsce wojnę. Potem i krzyżacy, i Polska, i Litwa podpisali takie porozumienie, zawieszenie broni, przygotowanie się do wojny, ale ta wojna wisi już w powietrzu i nie da się jej w żaden sposób uniknąć. Zresztą i Litwini, i Polacy, tu jest zgoda, że mają serdecznie dość zakonu krzyżackiego. Przez to, co powiedziałam, że nie wiem, czy powiedziałam już tutaj, czy przepraszam, w tym odcinku, który nie został wyemitowany, że trzeba jeszcze powiedzieć, co to była Litwa w momencie, kiedy podpisujemy Unię w Krewie. Litwa
to było 1 000 000 km². To było ogromne państwo, 4 razy większe, mówiłam? Przepraszam. 4 razy większe niż Polska. I teraz Jagiełło zbiera wojsko. Zbiera wojsko, oczywiście polskie wojsko, to są ciężko zbrojni rycerze w stylu Europy Zachodniej. I zbiera z poszczególnych księstw, dzisiejsza Białoruś, dzisiejsza Ukraina, Tatarzy, i ściąga to wszystko na teren Polski, postanawia zdobyć Malbork. To jest zaskoczenie dla Krzyżaków. W każdym razie już nie będę Państwu wdawać się w opisy tych wojny, bitwy pod Grunwaldem, bo większość z Państwa 100 razy o tym słyszała. Mamy bardzo dobry opis bitwy pod Grunwaldem, bo epoka Kazimierza Władysława Jagiełły to jest epoka pierwszego historyka z prawdziwego zdarzenia polskiego, Długosza, który urodził się w 1415 roku, czyli w roku, w którym 5 lat po bitwie pod Grunwaldem, ale zbierał relacje i spisywał to wszystko od naocznych świadków, więc to są opisy wiarygodne. Bitwa pod Grunwaldem uważana jest za największą bitwę średniowiecza w Europie. Do walki stanęło 55 tysięcy zbrojnych. Tu siły polskie i polsko-litewskie były większe, bo około 35 tysięcy i Krzyżaków 20 tysięcy. Krzyżaków i całe rycerstwo właściwie z Europy stanęło wtedy przeciwko Polsce. Taką cechą charakterystyczną, czy czymś bardzo ważnym dla Polaków, to było to, że zanim poszli do walki z Krzyżakami, odśpiewali Bogu Rodzice. Więc jeśli słyszymy dziś tę pieśń, tę Bogu Rodzice, to miejmy świadomość, że my Polacy śpiewamy ją już co najmniej 610 lat, a ileś tam lat wcześniej jeszcze musiała powstać. I już wygrana bitwa pod Grunwaldem, jak wiecie Państwo, stała się pierwszym w dziejach Polski świętem narodowym. Pierwszym oficjalnym świętem państwowym. Bo po bitwie pod Grunwaldem, w bitwie pod Grunwaldem nasze wojska zdobyły 51 sztandarów krzyżackich i Jagiełło z tymi sztandarami objechał całą Polskę i na koniec już jesienią 1911 roku wprowadził te sztandary, zawiesił na Wawelu. I tu wypada zwrócić uwagę właśnie na wielkość historyka Jana Długosza. Długosz napisał, że te sztandary były trofeum najcenniejszym dla Polaków. Nie daj Boże, gdyby cokolwiek się z nimi stało, trzeba to dla potomnych ocalić. I powtarzam, mamy XV wiek. Długosz, właściwie kuria archidiecezjalna krakowska wespół z królem na życzenie Długosza zatrudnili malarza, który te wszystkie chorągwie wiernie odmalował, odrysował i powstała książka Chorągwie Pruskie i dokumentacja. I całe szczęście, dlatego że po trzecim rozbiorze, proszę Państwa, Austriacy wywieźli oryginalne grunwaldzkie chorągwie Krzyżaków i one zaginęły. Także to, co widzimy dziś, nawet pod Grunwaldem, to są właśnie chorągwie odtworzone na podstawie tego albumu stworzonego przez Jana Długosza. Ale to też widać, jak Niemców, bo Austriacy to przecież też Niemcy, jak tych Niemców to ten Grunwald do dziś po prostu boli. Trzeba powiedzieć tak, że Grunwald był wielkim sukcesem Polaków i Litwinów. Mit niepokonanych Krzyżaków runął. A państwo
i Polska, i nieznana Litwa pojawiło się na arenie Europy dyplomatycznej, militarnej i wszelakiej. Także jeśli chodzi o takie sprawy polsko-litewskie, to bardzo ważne znaczenie będzie miało dla przyszłych wieków to, że po bitwie pod Grunwaldem Litwini zostali przypisani do polskich herbów, czyli każda szlachta herbowa po prostu przyjęła do swojego herbu jakąś tam odpowiednią liczbę Litwinów. To potem zaowocuje w następnych wiekach. Litwini do dziś mają pretensje do Polaków o asymilację. To nie była zamierzona asymilacja. Chodziło o to, żeby Litwini mieli te same prawa, jakie prawa ma szlachta polska. No, że potem te litewskie rody zaczęły mówić po polsku i można mówić, powiedzieć, że się tak spolonizowały, no to już nie wina Polaków, to już była wina, czy trudno mówić w ogóle o winie, to po prostu to wspólne państwo polsko-litewskie w różnych następnych fazach, o których będziemy mówić, do roku 1569 do Unii Lubelskiej, po prostu będzie coraz bardziej się zacieśniać i tworzyć jedną Rzeczypospolitą obojga narodów. Warto też powiedzieć słów parę o samym Jagiellę, o jego życiu prywatnym. Pierwszą żoną, jak wiemy, była Jadwiga, która zmarła w 1399 roku przy porodzie córki wspólnej Jagiełły i Jadwigi. Drugą żoną była Elżbieta, córka, wnuczka właściwie, córka, przepraszam, drugą żoną była Anna, córka, wnuczka Kazimierza Wielkiego. Nie było to udane małżeństwo, ona zmarła. I trzecie małżeństwo, można powiedzieć, zawarte w 1417 roku z Elżbietą, córką wojewody sandomierskiego, było dość skandaliczną sprawą w Polsce, dlatego że ta Elżbieta była w wieku leciwym, w wieku mniej więcej Jagiełły. Jagiełło urodził się, różnie się mówi, 1352 albo 62. Dziś przyjmuje się raczej, że w 62 roku się urodził Jagiełło i ta Elżbieta po prostu była już, nie mogła dać następcy tronu, wiadomo było. No, zmarła po 3 latach, król płakał, a Polacy się cieszyli. No, takie to były, takie życie prywatne królów jest okrutne i obrzydliwe. I wtedy już podstarzały Jagiełło, ożenił się ze swoją poddaną, z Zofią, Helszańską, zwaną potocznie i Zofią, która przeszła do historii jako Sonka. I Sonka urodziła Władysławowi Jagielle 3 synów. Pierwszego Władysława, drugi syn Kazimierz zmarł jako niemowlę i trzeci syn też dostał imię po zmarłym bracie Kazimierz. Jakim królem był Władysław Jagiełło? Okazał się oczywiście geniuszem i militarnym, i strategicznym, i politykiem. Aczkolwiek Polacy nazywali go między sobą prostakiem. No taka to polska natura. Prostakiem Jagiełło nie był. Wprawdzie nie był wytwornym królem w stylu zachodniej Europy. Wprawdzie zostały miał swój litewski styl bycia, ale jednocześnie był królem bardzo inteligentnym i bardzo mądrym. I to właściwie nawet dziś politycy, prezydenci, nie tylko polski, ale generalnie władcy mogą z niego brać przykład. Dlatego, że stworzył, żeby dobrze rządzić i Polską, i Litwą, powtarzam to, przestrzeń wtedy około
1 300 000 m2, było czym rządzić, stworzył wokół siebie krąg łacińskich doradców, uczonych po prostu, u których zasięgał rady. I to jest wielkość sprawowania władzy, proszę Państwa. Bo żaden prezydent, żaden król nie będzie jednocześnie technikiem, historykiem, prawnikiem i tak dalej. Król powinien umieć skupić wokół siebie doradców, ludzi uczonych, którzy posiadają wiedzę, która jemu, królowi, była potrzebna. I w tym sensie Władysław Jagiełło może być, powtarzam, wzorcem dla władzy wszelakiej po dzisiejsze czasy. Odnowił po napadzie husyckim obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, więc można mówić, że poczuł tego polskiego bluesa, tego polskiego ducha, tak? Nie zrobił to gdzieś na pokaz, tylko dlatego, że tak uważał, że tak trzeba. Po Grunwaldzie czynił fundacje dziękczynne. My w Lublinie mamy tu kościół nazwany po Bizytkowskim kościołem, fundacją króla Jagiełły, budowaną rękami jeńców spod Grunwaldu po prostu. Także tego wszystkiego jest w Polsce bez liku, i budowli, i różnych fundacji wspomagał oczywiście uniwersytet zwany potem właśnie Jagiellońskim, bo odnowił, dał pieniądze na odnowienie Uniwersytetu Jagiellońskiego i decyzją króla było, żeby na Uniwersytecie Jagiellońskim wykładane było prawo, bo król i władza potrzebuje prawników, adwokatów i kancelarii, oczywiście filozofia, oczywiście teologia i nauki wolne. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że ideą, może dlatego też nie uniwersytet nie jest piastowski, tylko jagielloński, dlatego że taką nową formę na ówczesne czasy, bardzo nowoczesną, nadał temu uniwersytetowi właśnie Władysław Jagiełło, zwany przez Polaków prostakiem. Naprawdę to jest żałosne, ale natura Polaków się, złośliwość nie zmienia, mijają wieki i różne głupstwa potrafimy wyczyniać do dziś. Dziękuję Państwu bardzo i przepraszam za ten początkowy kilkanaście minut. Nie szła emisja. A mnie też trudno powtórzyć to wszystko, bo już nie wiem, co mówiłam, a może powtórzyłam 2 razy, 3. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani doktor. Ja też w swoim imieniu redakcji przepraszam za ten kłopot techniczny. A jednocześnie na zakończenie programu chciałam panią doktor prosić o tradycyjny apel. No proszę państwa, tu za moimi plecami, ja tam nie umiem, nie znam się na technice, ale z państwa datków powstał telewizor, na którym panowie powiedzieli, że jak miałam mówić o Jagielle, to miał się pokazać, ale jeszcze pokazał się, ale na następnym odcinku już pokaże się na pewno, synowie pokażą się Jagiełły, i to są właśnie te nowinki techniczne, które są możliwe tylko dlatego, jeśli państwo będziecie pamiętać o koncie niezależnego Lublina. No i jednocześnie jeszcze raz przepraszam za te kłopoty techniczne, ale powiemy, że w następnym odcinku będziemy mówić już o synach Władysława Jagiełły i wejdziemy po prostu w tematykę, którą na przykład mój wnuk bardzo lubi i dla którego napiszę książkę o muzułmanach. Polska wkroczy po prostu w konflikt Europy z muzułmanami, co zawsze podkreślam, że dla wielu wydaje się, że to dzisiejsze problemy. Te problemy zaczęły się również dla Polski tuż po śmierci Władysława Jagiełły, który, znowu zapomniałam powiedzieć, zmarł w roku 1434 i był jednym z najdłużej panujących królów polskich, bo panował prawie pół wieku, 48 lat rządu. I jeszcze dodam tylko, że
właśnie i przez Grunwald, i przez uniwersytet, i przez te wszystkie rzeczy, które wydarzyły się za panowanie Władysława Jagiełły. Polska już za Piastów stała się królestwem stabilnym, liczącym, z którym liczyła się Europa. A tu przez związki z Litwą i wygrany Grunwald, powtarzam, i różne inne rzeczy, wchodzimy po prostu, wdzieramy się do Europy i zaczynamy dyktować również swoje warunki. Jeszcze raz przypominam Państwu, że numer konta bankowego Niezależnego Lublina, nie wiem jaki jest, ale jest pokazany. Jest w komentarzu. Dziękuję bardzo. Pani doktor, to nie wiem, czy to pogoda jakaś taka, czy coś, bo dzisiaj wszystko pod górę mamy. Ten nieudany wstęp, prawda, ileś minut programów poleciało, że tak powiem, w kosmos. No i a z kolei ja o jednej rzeczy zapomniałam jeszcze. Pytania przecież. No pytania, tak. Jest kilka pytań, to może od razu spróbujemy odpowiedzieć. Pan Jarek Dwaski o dwie rzeczy pyta. Pierwsze takie pytanie z tezą. Co Długosz miał przeciwko Jagielle? Czy jest teza, że coś miał? No, czy coś wiemy bliższego na ten temat? Nic specjalnie na ten temat nie wiem, ale na pewno miał, bo taka jest natura Polaków. No, zawsze mamy coś przeciwko władcom. No, tak jak powiedziałam, nazywany był no, nie wprost do króla, ale mówili o nim prostak. Wielu Polaków, którzy nie dorastali do pięt Jagielle, uważali go za prostaka. No. Tak samo i dla Długosza, człowieka wykształconego. Dziś z perspektywy czasu wszyscy uważamy, że Jagiełło był genialny. Na pewno nazywali go prostakiem, bo miał swoje przyzwyczajenia, pewnie styl jedzenia, mówienia. I z tego względu, ale tak naprawdę to był bardzo ważnym i ale Długosz miał... Długosz był historykiem, to też muszę panu powiedzieć, że tak, Długosz był historykiem. I jeśli chodzi o bitwę pod Grunwaldem, no wielką rzecz, że ocalił dla nas te sztandary niemieckie, ale też głupoty wypisywał. Szczególnie głupoty dotyczące wcześniejszych czasów. Już nie pamiętam, co on tam złego napisał o Władysławie Jagielle, proszę pana, ale na przykład no wymyślił, powtórzył plotkę, która krążyła między mieszczaństwem polskim, że Kazimierz Wielki miał kochankę Esterkę, choć w ogóle jej nie miał. To żydowska plotka była, która się pojawiła wśród Żydów w nagrodę. No, mówił o Lewku, który był bankierem i Kazimierza Wielkiego i królowej Jadwigi, zresztą Jagiełły, dopóki żył. No, różne głupstwa o tym Lewku. Także, no tak jak to, ale to też widzimy, że tak, był historykiem, i mijają wieki, a historycy też się nie zmieniają, że potrafią po prostu dopisywać sobie i wypisywać głupoty i wtedy, w XV wieku i dziś. No tym ja Długoszowi bardziej to daruję, no bo nie miał jeszcze nauka historyczna w jego czasach. Właściwie dopiero się rodziło w Polsce. On był takim bardziej kronikarzem niż historykiem, choć świadomość historyczną miał bardzo dużą i dobrą. I tu ciekawe pytanie, pani Krystyna Krankiewicz. Czy Jagiełło mówił po polsku? Mówił po polsku. No nie było wtedy, pani Krystyna, takich urządzeń jak dziś. Nikt nikogo nie nagrywał, ale mówił po polsku zapewne z takim mocnym ruskim akcentem. Dlatego, że to, co powiedziałam, że podbite przez Litwinów ziemię, no to były obszary już schrystianizowane, ale w rycie prawosławnym. I on sam był wychowany przez matkę Rusinkę i ochrzczony pierwszy chrzest jako prawosławny. No to możemy się domyślać, że mówił z akcentem, czy używał słów rosyjskich. Myślę, że nie pomylę się, jeśli powiem, że może ten język Jagiełły był bardziej zbliżony najbardziej do białoruskiego. Bo Białorusini używają bardzo dużo polskich słów, Ukraińcy też, ale mniej. Na pewno nie mówił czystą polszczyzną, to nie łudźmy się. Może teraz pytanie pan Big Hunter. Jak to się stało, że po tak wielkiej wiktorii nad zakonem
nie wypleniono z ziemi warmińsko-mazurskiej braci szpitalników rządzących ogniem i żelazem. No wiadomo, o co chodzi. No, nie skonsumowano w należyty sposób tej bitwy. To znaczy, można powiedzieć, że nie skonsumowano bitwy pod Grunwaldem, dlatego że spod Grunwaldu wojska litewskie i polskie poszły na Malbork. Tylko zdobyć Malbork, do zdobycia potrzebne były machiny oblężnicze, a Polacy no właśnie, nie tego nie mieli. Wpadnę w słowo. Pani Anna Nowak o to dopytuje. Czy Jagiełło nie chciał zdobyć Malborka? Na pewno tylko chciał. Okazało się, że Krzyżacy byli przygotowani na wszystko. Obliczono, że zapasy Malborka, to znaczy, że Malbork się zamknie i zamek może trwać kilka miesięcy. A żeby zdobyć Malbork, potrzebne są machiny oblężnicze. A żeby ściągnąć machiny oblężnicze, to nie było tak jak dziś, to potrzeba co najmniej roku. Więc po prostu odstąpiono od Malborka. I to tak się w niektórych podręcznikach pisze, że nie skonsumowano tego zwycięstwa. Skonsumowano, dlatego że zdobycie Malborka byłoby bardzo ważne. Oczywiście bardzo tak medialnie mówiąc dzisiejszym językiem. Ale pod Grunwaldem Polacy i Litwini przetrącili zakonowi krzyżackiemu kręgosłup. I jeszcze trochę czasu musi minąć, ale ponad 100 lat, rok 1525, kiedy krzyżacy klękną i złożą lenno królowi polskiemu. Także to ja i większość historyków nie uważa, że nie zostało skonsumowane zwycięstwo. Zostało, choć przydałoby się takie spektakularne zwycięstwo nad Malborkiem. No ale kto z Państwa był w Malborku, to może sobie wyobrazić, że bez machin oblężniczych i długotrwałego oblężenia tego zamku zdobyć się nie dało po prostu. To może jeszcze takie pytanie. Takie pytanie pan Jarek Dwaski. Czy rodzina Jagiełły pochodzi z Anglii? To raczej... Nie, z Anglii na pewno nie. To jest ród stary Jagiełły. Ja przepraszam bardzo, bo pani Irenej pisze do nas, ale proszę o jeszcze raz napisanie, bo niestety nie jestem w stanie zrozumieć pani pytania. Czyli to raczej jakieś to musiał być litewski ród. Oczywiście dziadkiem Jagiełły był Giedymin, najbardziej legendarna w średniowieczu postać litewska. Ojcem był Olgierd. Wiadomo, kim była matka. Matka Rusinka, ojciec z rodu Giedymina. Także tu nie ma wątpliwości o Anglii. Nikt tam wtedy specjalnie Anglią się nie zajmował tu w tej naszej części Europy. A jeszcze może w takim razie ludzi interesuje jednak sama bitwa pod Grunwaldem. Pan Dominik G. pisze, czy można coś powiedzieć więcej na temat taktyki przyjętej przez Jagiełłę w bitwie pod Grunwaldem. No powiedziała pani, że siły były zrównoważone, ale z dosyć wyraźną przewagą wojsk królewskich. Prawda? To znaczy było 20 tysięcy krzyżaków, rycerzy, ciężko zbrojnych i 35 tysięcy wojsk polsko-litewskich. Wojska polskie były zbroją, wyglądem, uposażeniem zbliżone do krzyżackich, natomiast litewskie to były lekkie, lekka jazda. I właściwie Jagiełło wymyślił, że i to też, jeśli chodzi o wojnę, to był taki rewolucyjny wtedy pomysł, że szedł na Malbork. Krzyżacy zorientowali się, że wojska idą na Malbork, zagrodzili drogę i wtedy chyba pod Czerwińskim zbudowany został na rzece most pontonowy, mówiąc dzisiejszym językiem, i wojska przeprowadziły się polskie i litewskie na lewą stronę, no i pod Grunwaldem już stali krzyżacy. No i oczywiście taktyka wojskowa Jagiełły to też
było genialne i nieznane w zachodzie w Europie, bo na zachodzie Europy dowodzący bitwą, czy król, czy książę, czy mistrz krzyżacki stali z wojskiem i szli się bić. Dlatego też Ulrich von Jungingen zginął na przykład. I królowie też walczyli w bitwie. A Jagiełło stanął na wzgórku i z góry dowodził bitwą, co było genialne, bo widział, co się dzieje i mógł to po prostu tym kierować. No więc Jagiełło ukrył wojska ciężko zbrojne i te w lesie, a to był lipiec przecież, upał, a ci krzyżacy stali tam na górce po prostu w tych swoich pancerzach, już się pewnie ugotowali, no i wtedy wielki mistrz wysłał, scena bardzo pięknie przedstawiona w filmie Krzyżacy, przysłał dwóch krzyżaków z mieczami, ze słowami, że tu wielki mistrz królu przysyła ci, żeby ci dodać odwagi, no i Jagiełło, że... Myśli pani, że to autentyczna scena była? To znaczy, te dwa miecze tak, no co odpowiedział Jagiełło, no to już prawdopodobnie coś mniej więcej w tym stylu. A Jagiełło odprawiał po prostu, tamci się grzali na słońcu, a Jagiełło odprawiał mszę. No i wtedy rzucił po prostu, o ile pamiętam, z prawego skrzydła rzucił lekką jazdę właśnie litewsko-ruską. Krzyżacy dodali się zwieść taktyce takiej trochę wschodniej, bo ta jazda litewska, lekka, podjechała pod krzyżaków. Nie po to, żeby się z nimi bić, z ciężko zbrojnymi, tylko żeby wyciągnąć krzyżaków w to miejsce, jak król strategicznie sobie obliczył. No i tak się stało, że Litwini w pewnym momencie zaczęli uciekać. Krzyżacy zaczęli go gonić, no i wpadli w taki sak, bo z lewej strony, o ile pamiętam, czy z prawej, czy z lewej, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że z lewej strony poszły ciężko zbrojne wojska polskie, no i zaczęła się bitwa, no, sytuacja w pewnym momencie, były dwie niebezpieczne, jedna niebezpieczna sytuacja, że na to wzgórze, na którym stał Jagiełło, zaczęli zbliżać się tam krzyżacy, jacyś, to bardzo tak w opisach jest, że zmyślnie, mówiąc dzisiejszym językiem, obstawa królewska zwinęła wszystkie sztandary, no a ci krzyżacy zostali zabici. Potem, jak już sytuacja, w zasadzie widać było, że Polacy i Litwini mają przewagę, no to Ulrich von Jungingen, przepraszam? Nie, to... Ulrich von Jungingen poszedł do boju razem ze swoim, no, taką żelazną częścią rycerstwa europejskiego i krzyżackiego, dostali się po prostu w kocioł i zostali wybici niemalże co do nogi. Także to tyle może, choć o bitwie pod Grunwaldem można mówić bez końca. To. No, pani doktor, technika jest technika. Okazuje się, że mamy też pytania, które mailem przyszły. Teraz postaram się i je przeczytać. O, jedno to nawet wiem. Jaki jest pani stosunek do pojęć judeochrześcijaństwo, tradycja judeochrześcijańska w kontekście badań historii nowożytnej? Czy są to pojęcia prawdziwe? Co oznaczają i czy ich stosowanie w publikacjach naukowych jest uzasadnione? To jest pytanie pana Manieckiego. Proszę pana, ja wielokrotnie od lat mówię, i nie tylko ja, tylko teologowie po prostu i polscy również. Ucieszyłam się, że są tego zdania, bo jestem tylko historykiem. Jeśli chodzi o historię, nie można w ogóle, nie ma niczego takiego jak judeochrześcijaństwo. Ani religia, ani cywilizacja. Wielokrotnie o tym mówiłam, ale w skrócie rzecz ujmując, proszę pana, prawa żydowskie są absolutnie niespójne z prawami chrześcijańskimi. Chrześcijaństwo można zamknąć
w dwóch przykazaniach. Przykazanie nowe daję wam, żebyście się wzajemnie miłowali i z Ewangelii świętego Jana nikt nie ma większej miłości niż ten, kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jeśli weźmiemy teraz, niedawno umarł rabin Owadia, który zasłynął w Knesecie wypowiedzeniem, że goje, czyli nie Żydzi, mają wartość równą osłom. Nie są do końca ludźmi. Powtórzyła to profesor Engel King z Uniwersytetu Warszawskiego niedawno, może pół roku temu, w wywiadzie z Olejnik, kiedy powiedziała, że śmierć w czasie II wojny światowej dla Polaków to było nic, to była normalność. A dla Żydów to było doświadczenie metafizyczne, bo Żyd spotyka się po śmierci z Bogiem. A my, goje, Polaki, to tak jak mrówki po prostu, giniemy i tyle. Więc mamy judaizm rasistowski, mamy w judaizmie prawo, które powiada od II wieku po Chrystusie. Prawo żydowskie mówi, że w sytuacji zagrożenia Żyd ma prawo, a nawet obowiązek Żydzi mają, poświęcić część życia wspólnoty dla uratowania innej części. Takim prawo to stosował Rumkowski w getcie w Łodzi. Skazywał na śmierć kolejne to dzieci, to starców powyżej 60 roku życia, dzieci do 10 roku życia i z liczącego prawie ćwierć miliona ludzi getta warszawskiego ocalił getta łódzkiego ocalił 873 czy 5 ludzi. Więc już tylko te prawa, widzi pan, powodują, że nie ma cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, nigdy nie było i nigdy nie będzie po prostu. Więc to jest taka idiotyczna ściema, której używają i Żydzi, i często spotyka się też i wśród Polaków i innych ludzi. Ojciec Święty mówił o judaizmie, o Żydach, starsi bracia w wierze. I odnosi się tylko do tego, że Chrystus był Żydem, że starsi bracia wierzyli w jednego Boga. Ale cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, powtarzam, nie było i nie będzie. I tutaj w międzyczasie się pojawiło i dosyć ciekawe pytanie na czacie. I pani Irene Idź-Gruba, tak się nazywa. I kto wysłał klątwę wobec króla przez Poncjusza papieskiego, jeśli król zdobędzie Malbork? Zakładam, że, bo ta pani kilka rzeczy pisała i tak ma, może mieć troszkę kłopoty z pisaniem. Rozumiem to w ten sposób pytanie, że to papiestwo zdecydowało o tym, że zakon krzyżacki nie zostanie zmiażdżony, bo to by się równało zdobyciu Malborka. Nie. No, może było jakieś pismo, wie pani, ale ja nic nie wiem o tym. Sytuacja była taka, że bywały okresy jeszcze za Kazimierza Wielkiego i później przez te wszystkie kilkadziesiąt lat, że na przykład za czasów jeszcze Kazimierza Wielkiego wyszła decyzja sądu papieskiego, że krzyżacy mają oddać Polsce wszystkie ziemie po prostu łącznie z Gdańskiem. Krzyżacy to po prostu nie zastosowali tego. Teraz jak popatrzymy na Unię Europejską i ten Trybunał, gdzie on tam obraduje w Norymberdze, wydaje jakiś tam dekret i chce, żeby Polacy go stosowali. Wydaje dekret, a Niemcy czy Hiszpanie mówią, że mają to w nosie. A jak Polacy nie stosują, to mówią, że w Polsce nie ma demokracji. Więc świat się zmienia. Na pewno było, może tam jakiś urzędnik papieski czy jakiś papież sprzyjający aktualnie Niemcom mógł coś tam takiego wydać, ale może pani sobie wyobrazić, że Jagiełło, który rządził wtedy największym krajem w Europie, bo 1 250 000 km2, jak Królestwo i Księstwo Litewskie, to mógł mieć w nosie wszystkie po prostu
papierki, które przychodziły z Rzymu, z Berlina, z Paryża czy skądkolwiek. Także tu ja nie przywiązywałabym wielkiej wagi do tego, ale powtarzam, bywali papieże sprawiedliwi, przychylni Polsce i byli papieże, zwłaszcza tacy, którzy byli pod wpływem niemieckim, którzy po prostu byli niesprawiedliwi i stali po stronie zakonu. I dobrze, to już tak powoli kończąc. Jeszcze jedno pytanie od pana Manieckiego się pojawiło. Często wspomina pani, że postać Esterki jest prawdopodobnie postacią fikcyjną. Jak wobec tego wytłumaczyć fakt wymienienia tej postaci w kronikach Jana Długosza, właśnie w kontekście nieformalnego związku Kazimierza Wielkiego? Proszę pana, Jan Długosz urodził się w 1415 roku, umarł w 80. Twierdzę, nie tylko nie ja właściwie, bo problem Esterki badał profesor polski, jest książka zresztą o Esterce, bodajże Wyrozumski, wydaje mi się, ale w moich książkach jest tam podane w literaturze. Wyrozumski napisał książkę na temat Esterki i tak się składa, że napisał też książkę Esterka Story, książkę o Esterce, historyk żydowski, polski Żyd, profesor Honeszmer, którego wymieniam i z którym się bardzo przyjaźniłam i który mi tą książkę podarował przed laty, który badał sprawę od strony źródeł żydowskich. I nie znając się, profesor Wyrozumski polski i profesor żydowski na podstawie dostępnych źródeł doszli do wniosku, że historię Esterki wymyślili Janowi Kazimierzowi Żydzi w podzięce za to, że za dekrety z roku 1364 które pozwalało im się w Polsce osiedlać. I na to profesor Honeszmeruk od strony źródeł żydowskich znalazł, że właśnie była to legenda, wymyślenie, nagroda po prostu dla Kazimierza, która zrobiła Kazimierzowi w przyszłości w jego opinii tyle przez następne stulecia kłopotów, że dziękuję za taką nagrodę. Lepiej by Żydzi nie wymyślili. Polacy nie mogli tego wymyślić, bo Polacy nie znają do dziś Starego Testamentu, Nowego Testamentu, a Nowego zresztą też. Więc Żydzi wymyślili sobie, bo to historia, nagle król Polski pozwala im się osiedlać, daje im prawa, nie wolno ich zabijać, mogą mieć synagogi. No nikt w Europie takich praw Żydom nie dał. Więc po prostu odnieśli to do starożytnej Esterki i nagrodzili króla Jana Kazimierza właśnie taką. Następna podobna historia, proszę pana, zdarzyła się też z Piłsudskim. Ja to badałam i mogę z całą odpowiedzialnością historyka powiedzieć, że żadna żona Piłsudskiego nie była Żydówką, ale Żydzi, którzy kochali Piłsudskiego, bo po 123 latach tych przeklętych Moskali i tych przeklętych Austriaków, którzy z Żydami się nie liczyło, wrócił król. Pojawił się marszałek Piłsudski. Wszyscy Żydzi po śmierci Piłsudskiego po prostu płakali. Bez względu na orientację polityczną, może komuniści nie, ale normalne sztetle i miasteczka żydowskie płakały, no bo król Polski, skojarzenia jedne do Kazimierza Wielkiego. I też wymyślili mu żonę Żydówkę. Piłsudski nie miał żadnej żony Żydówki. No więc to taka przypadłość. Okej, dziękuję bardzo pani doktor. W związku z tym już się nie zapytam, o co pyta pani Anna Wierciszewska, czy Merkel jest Żydówką. Musimy w tej chwili wyłączyć alarm, bo za chwilę za chwilę zacznie nam wyć. Państwu przepraszam jeszcze raz za te problemy techniczne na początku programu. No i co? No przypominam mój apel. Musicie państwo nas wspomagać, jeśli chcecie, aby audycje Niezależnego Lublina były dalej dostępne w internecie. Bez waszej pomocy nie damy rady.
Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo to prosimy, dołączam się tu do prośby pana redaktora. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia w kolejnych programach. Przypomnijmy, w piątek mamy kurek na piątek i w niedzielę tydzień z głowy. Dziękuję państwu za uwagę.